Siema. Cześć. Masz chwilę? No pewnie, co tam? Słuchaj, chodzi o to, że... Możesz usiąść? Tak, to chodzi o auto, tak? A, no chodzi o to, że twoje auto jest w warsztacie tkarka, tak? No, dokładnie i... Jakby ci to powiedzieć? No to po prostu chcesz powiedzieć, że będzie pewnie naprawa kosztować, tak? Majątek? A jak będzie kosztować majątek? Stary, no po prostu mów wprost, no ile, no i już. Nie owijaj bawełnę. Chodzi o to, że... Tato nawet nie powiedział ile. Auto nadaje się na złom. O cholera. Stary, no to chyba jaja sobie robisz, tak? Nie robię sobie, jest poważnych rzeczy. Wiem, ile dla ciebie on znaczy. Nie no, nie zrozumie źle, no ale ja tego auto po prostu nie skasuję, nie ma opcji. Ale Filip, twój samochód już jest skasowany, rozumiesz? Skasowała go Dominika za Życką. Możesz im podziękować. Jak będziesz jej dziękował, to podziękuj za naszą wspólną randkę, no. Świetnie się bawiłem. Co ty? Ty byłeś na randce za Życką? Dobra, chwilowe zaśmienie mózgu, okej? Okay? Nie pytaj. Ale panowie, co wy w tych babach widzicie? Nie potraficie znaleźć jakiejś porządnej kobiety? Gdzieś zadawanie się z takimi laskami to jest gwarantowane kłopoty. Są gwarantowane kłopoty. Marek, lubię cię naprawdę, ale nie mam ochoty słuchać jakichś głupich wykładów teraz. Nie teraz. No co, nie mam racji? No stary, no właśnie stracił swoje ukochane auto, nie? Kumam przecież. Dobra, sorry Filip. Nie gadajmy o ani Zarzyckiej, ani Dominice. Co zamierzasz zrobić? Nie wiem, stary, no... może da się jakoś naprawić to auto jeszcze. W sumie nie widziałem, tak? No nie jest tak źle. No i Dominika wyszła cało z tego wypadku, tak? No. Tak, ale Filip, silnik jest rozwalony, rozumiesz? A zawieszenie zmasakrowane. Nie wiem, jak chcesz, to zadzwoń do ojca. On ci to wytłumaczy, ale uwierz mi, zna się na rzecz. No tak, ale ja włożyłem w to auto mnóstwo pieniędzy, no i na samym początku walczyłem o nie jak lew z Leną. Wiem, pamiętam. No właśnie, skoro pamiętasz, no to pamiętasz też, że twój ojciec mówił na początku, że się nie opłaca go naprawiać, tak? A naprawiliśmy, ja jeździłem i było fantastycznie. Tak, ale Filip, jest jedna różnica. Wtedy skrzynia biegów była cała, silnik był cały, zawieszenie było całe. Rozumiesz? A nawet osie były w jednym kawałku. Ja się tak przywiązałem do tego samochodu. No, wiem, no co nie wiem. Kierownicę sobie wyciągnę. No wyciągnij kierownicę, pojeszczy sobie na ścianie. Albo, o, fotel. Zrobisz sobie fotel do kompa. Stary, no ale ty przecież... Albo na przykład zderzak, stojak. Sobie zrobisz. Super, świetny pomysł. No, przyjdź mi tu, pomóż mnie dobijać po prostu. Stary, posypało mi się wszystko, no. No wiem. Chciałem cię jakoś pocieszyć, ale widzę, że to nie jest odpowiedni czas. Słuchaj, tak czy inaczej, mój tato załatwił już transport na złom. Musisz tam tylko podjechać i podpisać papiery. Przynajmniej będę mógł się pożegnać. No weź się w garść. Jechać z sobą? No, mógłbyś. Dzięki. Skończę tylko siadanie, dobra? Jasne. Dominika, dzięki tobie moje ukochane auto trafia dzisiaj na złomowisko. Nie daruję ci tego, przysięgam. Aha, i nie myśl, że zapomniałem o kasie, którą mi wisisz. Włożyłem w to auto mnóstwo pieniędzy i zamierzam je od ciebie odzyskać.